Witam serdecznie, powracamy do gwinta wiedźmińskiej gry karcianej. I czas najwyższy przed końcem roku podsumować troszeczkę deków. Deki z końcóweczką OP będą dekami, które na chwilę obecną rządzą w mecie. Są mocnymi, silnymi dekami, z którymi no ciężko wygrać. Dziś w związku z tym, iż panuje również tydzień wojny frakcyjnej pomiędzy Skellige a Królestwem Północy, polecimy sobie królem Branem i odrzuceniami OP. Umiejętność naszego lidera: odrzuć do 3 kart stali i ulepszy o 1, jeżeli to jednostki. Co się tyczy jednostek z pola: trzykrotnie harcownicy klanu Ancreid, dwukrotnie płatnerz klanu, trzykrotnie drakar wielorybników, Skjal, Murgwark, Koral, Cerys, dwukrotnie łupieżca klanu Drummond, trzykrotnie kapłanki Frey, Doregaraj, Zygdrifa z kart specjalnych, rozdarcie dwukrotnie, Kaganiec, Toyat, Iris i Udalryk. Ciekawy deck, mocny, silny. Mamy tutaj wiele możliwości, mamy również wiele możliwości odbicia się i odskoczenia z punktami od przeciwnika, dzięki na przykład Iris, którą może nam przywołać Skjal. Skjal ma tendencję do tego, że przywołuje albo Udalryka w tym deku, albo właśnie Iris. Tak więc jeżeli jedną z tych kart mamy na ręku, wiemy, co nam Skjal przywoła. Wyrzuć mi to robactwo! Niewątpliwie dobrą opcją jest... Oczywiście, przyjacielu. Wstrzymać się z Iris do późniejszego czasu. Ale skoro już jest Iris, w takim razie wyrzućmy ją. Tylko tyle, że nie posiadamy Udalryka na chwilę obecną. Kapłanki Frey, ok. Koral, Udalryk, Zygdrifa. Dobra, to nie jest zła ręka. Może to rozdarcie jeszcze wyrzućmy. No to jadu na pewno nie chcemy. Tych harcowników również raczej byśmy nie chcieli. Ale skoro są, niechaj będą. Przeciwnik decyduje się w ogóle spasować. Ok. Tak jest, dobrze. Odrzućmy w takim razie zawodników, którzy najmniej są nam potrzebni. Aczkolwiek ci harcownicy nie są źli, no wiadomo, pojawiają się w momencie, kiedy odrzucamy ich. A mamy tych opcji również kilka. Ok, pojawiła się Iris, mamy Zygdrifę, mamy Udalryka, Koral. Płatnerzów klanu sobie odrzucimy. Kaganiec jak najbardziej dobra opcja. Król Bran. Dajcie mi więcej miodu. I odrzucamy Cerys, Toyat. I odrzućmy sobie dodatkowo Murgwarga. Lewa, prawa. Tego obywatela warto byłoby sobie przechwycić za pomocą kagańca. Zawsze jednostka, która będzie lekko bufowana, będzie jednostką lekko zbufowaną. Czego chcesz? Tych obywateli można by było zamienić teoretycznie w jadeitową figurkę, tak aby się jednostki za mocno nie bufowały. Jednak my tutaj zaryzykujemy. Polecimy sobie Udalrykiem. Weźmiemy sobie łupieżców klanu. Nie chcę umierać! Weźmiemy sobie łupieżców klanu i teraz warto by się było zastanowić, jak to logicznie rozegrać. Czyli wrzucamy sobie drakar, przerzucamy sobie tutaj tych kedweńskich mistrzów oblężniczych, tak abyśmy mogli sobie w następnej rundzie porobić ich rozdarciem, ale przed tym jeszcze warto byłoby rzucić sobie tutaj Iris. Także wrzućmy sobie Iris. Bardzo się boję. Iris zostaje zbufowana niestety, ale to całe szczęście nie szkodzi nam. Aha, kłopoty idą. Jesteśmy w stanie zrobić to w sposób następujący. Weźmy sobie katapultę i przerzućmy Iris do ostatniego rzędu. 5 jednostek akurat. Wszystkie zostały zbufowane. Nie masz ty czego do żarcia? Jestem głodny, kim bije.
Drobna przewaga po naszej stronie. Warto by się zastanowić teraz, co dalej. Dalej niewątpliwie dobrą opcją byłoby sobie przywołać Ekimę. Skonsumować jedną z katapult, tak abyśmy mieli ją na cmentarzu. I przerzucimy sobie zaraz jakąś dość mocną jednostkę do któregoś z rzędów. Przeciwnik akurat rozegrał wszystko we wszystkich rzędach dużej ilości jednostek, także katapulty zadadzą spory damage, a właściwie drakar wielorybników, nie katapulty. Naprzód! Do boju! Jednostką najsilniejszą na chwilę obecną jest Maćko z Lisich Dołów. A skoro Maćko z Lisich Dołów, to lepiej byłoby przerzucić sobie coś w stronę góry. Tak mi się widzi. Chociaż nie, niekoniecznie. Pochyl głowę przed Modron Freją. Weźmy sobie drakar i ściągnijmy sobie Maćka z Lisich Dołów do rzędu jednostek strzelających z dystansu. 10 punktów przewagi. Nie jest to jakaś wielka... Będzie jak zechcesz. Wielka przewaga. Weźmy sobie teraz rozdarcie. Raz za wozem, raz na torze. Upieszca klanu poleci sobie w środek. Lugos będzie dumny. I weźmiemy sobie harcowników. Chwała najsilniejszym! Dobrze byłoby jeszcze w tej rundzie wykorzystać umiejętność Cerys. No tutaj popełniłem błąd faktycznie, który teraz się na mnie zemścił. W takim razie weźmy sobie koral. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Zamieńmy Maćka z Lisich Dołów w jadeitową figurkę. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Tu się prawdopodobnie pojawi ruch dowódcy teraz. A jednak Odrin. No Odrin, obojętnie do którego rzędu by się nie udał, może być problem, aby z nim cokolwiek zrobić. Żadnej jednostki gwartej konstruktywnej w cmentarzu nie ma. W takim razie odpuśćmy. Błąd z mojej strony, powinienem wcześniej wyeliminować Maćka z Lisich Dołów za pomocą właśnie owej koral. No jakby jednak nie było, w tej rundzie raczej mamy pewne zwycięstwo. Upieszca klanu niech sobie zostanie do następnej rundy. My tutaj nie walczymy, przeciwnik raczej wątpię też, aby podejmował walkę. A jeżeli będzie chciał, to bardzo jasne, dobrze. Nie ma sprawy. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jak wilk. Jednak przeciwnik decyduje się tutaj powalczyć. No dobrze, niech będzie. W takim razie weźmy sobie... Wojna! Nareszcie! Standardowy hit kombos w postaci łupieżców klanu i harcowników. Raz za wozem, raz na kozie. Pochyl głowę przed Modron Freją. Katapulty tutaj nie będą złą opcją, gdzie byśmy chcieli przerzucić jednostki. Myślę, że dobrą opcją będzie ten rząd pierwszy. Ruch dowódcy tutaj się może pojawić, a na pewno się pojawi. Myślę, że to jest dobra pora, aby go wykorzystać, jeżeli ma tą kartę tutaj. Wykorzystał Shani. Jeśli dożyję. Wykorzystuje również Margaritę. 30 do 37. Nie wiem, dlaczego akurat zablokował Drakar, a nie Morgwarga. Prawdopodobnie ma świadomość tego, że to by nic nie zmieniło w gruncie rzeczy. Dobra gra. Spróbujmy teraz odrzuceniem OP rozegrać gierkę rozgrywkowo-rankingową. No ciekawy deck, aczkolwiek tutaj ten deck
Królestw Północy, które widzieliśmy. Trudno wyczuć, czy nie trafił, czy nie dobrało mu się. Tutaj dobra byłaby oczywiście Yennefer z koninkami wszelkiego typu. Triss zaklęcia też by była dobra. Motyli oczywiście. Triss? Ona była? Kurczę, no tutaj tyle tych kart jest, człowiek już ma tak spaczoną bańkę od gwinta, że już nie wie nawet jak się karty nazywają. Okej. Ukryty. Ukryty, czyli niewątpliwie będą jakieś pożarcia, warto brać to pod uwagę, jeżeli będziemy zaczynać grę. Czyli koral, jeżeli się pojawi, warto przytrzymać na jakiegoś nekera. Mamy Toyat, którego nie chcemy. Morkwark sobie trafił na rękę. Mamy Skiala, mamy koral oczywiście, ok. Nie jest to zła ręka, harcowników odrzucimy, Zygdrifa. Jest dobrze. Poprzednia gra dosyć szybko się rozegrała, to dlatego, że zapomniałem, że w pierwszej rundzie oponent zdecydował się spasować, nie rozgrywając rundy w ogóle. Okej. Okay. Co byśmy teraz chcieli zacząć, w jaki sposób? Można by było faktycznie też wrzucić sobie Skiala na początek. Tylko Skial może nam dociągnąć... W tym przypadku wolałbym... Udalryka bardziej, chociaż Udalryk znowu jak się pojawi, to ukryty mógłby go skonsumować i tyle. Taki by był los Udalryka. Z tym, żebyśmy dobrali kartę, no to jest na plus. Okej, pojawia się Gryf, który w tym momencie specjalnie niczego nie robi. Tyle, że ma dość sporą siłę. Bardzo dużą siłę wręcz. 11 punktów to jest naprawdę dużo. Dobra, przechodzimy do trybu. Miodu! Dajcie mi więcej miodu! Wrzucenia naszego lidera, wrzucamy sobie Toyat. Wrzucamy sobie Cerys. I odrzućmy sobie może jednych, chociaż ja wiem, czy harcownicy są dobrym patentem. Weźmy, odrzućmy lepiej Drakar Wielorybników 1. Na wszelki wypadek. Jakieś spadki, lagi ogólnie mają miejsce, a to dlatego, że zaczęły się odbywać jakieś półfinały w światowej grze gwinta. Czy nawet ćwierćfinały, trudno mi powiedzieć, co tam się zaczęło odbywać. Zagrajmy sobie łupieżców klanu i sobie jednak odrzucimy... Dawaj te błyskotki! ...jednych harcowników. Mało najsilniejszym! Pierwsza runda dla nas, umiejętność naszego lidera została wykorzystana, umiejętność przeciwnika cały czas aktywna i przeciwnik ma przewagę jednej karty. Udalryk. Skoro trafiliśmy u Dalryka, zostawimy go oczywiście. Odrzucimy sobie jednych płatnerzy. I warto byłoby sobie wrzucić Morgwarga. No tutaj niestety Toyat się zmarnował zdecydowanie. Ale tak bywa. Można było to rozegrać inaczej. No można było teoretycznie wrzucić Morgwarga w poprzedniej rundzie. Ale wyszło jak wyszło. Weźmy sobie tego Udalryka, dorzućmy do pierwszego rzędu. I do Regaraja sobie skubniemy. Ciekawa historia. Spodziewałem się tutaj raczej zwykłych nekerów. A tu taka niespodzianka. Niezwykle ukrywać swoich poglądów. Dla odmiany wrzucimy sobie tutaj, aby rozbić trochę przeciwnika, zdziczałego niedźwiedzia. Tak, żeby ten niedźwiedź zawsze zadawał ten jeden punkt przed tym, zanim zostanie użyta umiejętność
Umiejętność oczywiście rozmieszczenia jednostek po stronie przeciwnika. Następną opcją, jaką możemy sobie wykorzystać, będzie zagranie drakarów, ewentualnie wstrzymanie się jeszcze z drakarami, wrzucenie łupieżców. Tutaj oponent zdecydował się zniszczyć naszego niedźwiadka. Przywołajmy go sobie z powrotem. Cerys cały czas tam walczy na cmentarzu, przebija się przez czas i przestrzeń, aby wyjść na powierzchnię w najbardziej odpowiedniej chwili. Drakar. Można by było przerzucić sobie tego udaleryka na tył. Można by było również sobie wziąć Skiala i przywołać Iris. Nie ma o dziwo tutaj specjalnie żadnych pogód. To też nie jest najgorsza opcja, taka jaką wykonał teraz nasz oponent. Będziemy mogli sobie przywołać do Regaraja za pomocą Zigdryfy. Nie umiem się wypowiedzieć. No, o tej godzinie już mogę. Chociaż nie jest późno. Łyczek kawy. Stawaj! O, a tu się pojawia dosyć ciekawa karta, której nie posiadam w swojej kolekcji. Jest to Draug. A skoro pojawia się Draug... Iris. Można by tą Iris właściwie zagrać teraz. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Czy przeciwnik będzie ją w jakiś sposób blokować, ewentualnie zmieniać jej stan psychofizyczny ducha na jakąś jadeitową figurkę? Na przykład. Chociaż czy ja wiem, czy tutaj akurat... Czego chcę? Ukryty może coś takiego wykonać? Nie bardzo. Przerzućmy sobie jeszcze tą trolicę z Vergen do rzędu razem z Iris. Czy na cmentarzu jeszcze posiadamy jakąś możliwość przeniesienia jednostek? Jeszcze mamy jeden drakar tutaj, tylko tyle, że nie mamy go czym specjalnie wskrzesić. Trochę szkoda jest tracić Zigdryfę na brązowe jednostki. Pojawia się Gryf. Nie będziemy tutaj specjalnie zbyt długo czekać. Od razu sobie tutaj machniemy tym rozdarciem. Tak, aby przeciwnika zmusić do jakichś konkretnych ruchów, bo się trochę czajnikuje. Pojawiają się Nekery. Pytanie, czy tego Nekera ma tylko jednego. Wstrzymamy się oczywiście z... Koral jeszcze. Lugos będzie dumny. Jeszcze jest ciut za wcześnie. Tak jest! Dobrze! Ale na pewno przed końcem tej rundy warto byłoby tych Nekerów wyeliminować. Ewentualnie wstrzymać się z Koral jeszcze. 54-67, czyli należałoby się spodziewać, że teraz prawdopodobnie oponent użyje swojej umiejętności. Ten Neker się tutaj dość mocno zbufuje.
powinien wyjść spokojnie powyżej 67 punktów. Decyduje się na drugiego z Neckerów. Chociaż teraz, jeżeli by wpadł, to by miał 63-65 punktów raptem. Nie, troszeczkę czemu więcej, bo on pożera trochę więcej niż raz. Czyli będzie miał tutaj lekką przewagę w punktach. Nieznaczną. Pozostanie mu do następnej rundy raptem jeden Necker. Chyba że sobie sklonuje teraz pod koniec, w co wątpię. Czyli jednego Neckera jesteśmy w stanie sobie spokojnie zamienić za pomocą naszej Koral. U nas pojawia się Morgvark, pojawia się Cerys. I pojawiają się płatnerze klanu. Płatnerza jednego sobie odrzucimy. Kapłanka Frey jest tutaj lepszą opcją. Nie pojawił się, o dziwo, Necker. Nie wiedzieć czemu. No skoro tak, można by było sobie przywołać... Można by było sobie wziąć koral w ogóle. Ech, no ostatecznie. Zamieńmy tego pana w jadeitową figurkę i zobaczmy, jaką ostatnią kartą jest. No tutaj co może być? Duch lasu się spodziewam. Zadarłeś niewłaściwą czarodziejką. Jednak pojawia się Yennefer. No dobrze, skoro Yennefer, jesteśmy w stanie to spokojnie sobie ogarnąć. Biorąc tylko i wyłącznie kapłankę Frey. Pochyl głowę przed Modron Freją. Wziąć sobie drugą katapultę, właściwie pierwszą, przenieść sobie tutaj Yennefer. I to jest GG. Bardzo dobre. Bardzo dobre rozegranie, mimo kilku błędów, które tutaj popełniłem, tak specjalnie nie rzutowało to na rezultat. Także jak widać, ten deck odrzuceń jest całkiem niezły. Można tym powbijać masę punktów. Oczywiście moje punkty rankingowe spadają, ale za to mamy troszeczkę golda. W takim razie nabądźmy sobie dwie beczki, mi się wydaje, to będzie dobra opcja. Przyjaciel! Trolololo. Czy sklep nie zostawił zupy na ogniu? No tak, to jest problem. Trolololo, takie rzeczy trzeba pamiętać. A tymczasem... Ketweński mistrz oblężeń, Jaskółeczka, Zwiadowca niebieskich pasów, Rempacze, Screenfrit. Jakieś niezwykłości, nie bardzo, niech będzie to krasnolud. Druga z beczek kryje jakąś ciekawostkę, może jakaś złotość by wpadła. Wiwerna, znak Wen, wzmocniony trebusz, siewca zarazy i nic, czego bym nie posiadał. Okej, dzięki za wspólnie spędzony czas. Jak wspomniałem wcześniej, będą się pojawiać teraz deki OP na przemian, myślę. Zobaczymy zresztą, czy będę wrzucał tu jakieś bardzo mocno z naciskiem na Królestwa Północy i z naciskiem na Skellige, w związku właśnie, iż mamy ten tydzień. No tutaj mamy teraz stream z właśnie tych finałów różnego typu. Finałów, półfinałów czy ćwierćfinałów, to jest bez większego znaczenia. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do prezentacji tego deku. Jeżeli oczywiście reflektujesz, możesz napisać, co zmienić, co dodać, co ująć, jednak ten deck jest tak przemyślany i tak tutaj wszystko się ze sobą zakleszcza i wszystko ze sobą funkcjonuje, że tutaj po prostu żadne zmiany nie są konieczne ani potrzebne. Jest to po prostu jeden z tych decków OP. Dzięki, ukłony i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.